Zobaczcie, jak chwasty czekają na skoszenie. Rozpoczynamy działanie. Dzisiaj już mam zmodyfikowane ostrze. Patrzcie, wcześniej płaskownik był całkowicie tępy. Także no, to bardziej szarpało niż kosiło. Dzisiaj mamy zaostrzony z obu stron. No i cóż, i wkraczam do akcji. Przesunąłem troszeczkę w stronę tego koła, ale za mocno nie mogę ze względu na to, że zaczyna pracować zbytnio pręt gwintowany, na którym jest oparta cała kosiarka. No ale zobaczymy. Wjeżdżam w tej chwili i będę kosić. Praktyka pokaże, zobaczę, co będzie. Niektórzy tak zhejtowali troszeczkę w komentarzach tam, że o, że eksperyment się nie udał. No to chyba słabo oglądali, bo eksperyment się udał. Wiadomo, że na początku były próby i coś tam nie wychodziło, no ale na koniec ten płaskownik ciął bardzo skutecznie, także i był tępy, był niezaostrzony. Także dzisiaj mamy taką różnicę, że wjeżdżam z zaostrzonym płaskownikiem i myślę, że to już powinna być dzisiaj sieczka po prostu, także zapraszam do oglądania. Cóż, mordeczki, co mogło pójść nie tak? Kamera się przegrzała i nie nagrała całego koszenia. Powiem wam, robota idzie jak złoto po prostu. Lanosek, dzięki temu, że zaostrzyłem teraz płaskownik, nie muszę jechać na półsprzęgle, jadę normalnie na jedynce. Patrzcie, on nie jest jakoś super zaostrzony, co nie? Tylko to zrobiłem tutaj taką krawędź, żeby to trochę cięło. Spaliło mi się raz sprzęgło, to też taka nauczka dla mnie, bo wjechałem w krzaczory takie duże, po prostu silnik dawał i sprzęgło się paliło, więc też muszę się nauczyć nabrać takich nawyków, że powiedzmy jak są krzaczory, no to trzeba się trochę cofnąć, żeby on się rozpędził znowu, bo wiadomo, jak są niskie obroty, to sprzęgło nie działa. Poza tym perfekcyjnie, nic tu się nie dzieje, działa wszystko doskonale. Co tutaj mamy? Osłona wydechu, nity puściły, no ale to takie wykonanie tego silnika. Silnik chodzi wzorowo, dyfer z Audi Q7 działa wzorowo, także nie mam zastrzeżeń, naprawdę to działa wszystko perfekt. Koszę dosyć wysoko, z tego względu, że może tego nie widać, ale tam te krzaczory, one są równe z lanosem, naprawdę, to tutaj naprawdę jest potrzebna ogromna siła, żeby to zmielić. Także podniosłem trochę wysokość koszenia, ale tu normalnie idzie jak burza. Także myślę, że 10 minut i ten kawałek będzie skoszony. Także odpalę teraz małego Sonego, bo duży widać, że jakieś bunty sieje tutaj.
Proszę bardzo, moi mili. I też niemili ci niedowiarkowie, którzy twierdzili, że ten projekt jest nieudany. No to proszę bardzo. Mamy tutaj połowę skoszoną, no to tutaj jest jakieś 1600 metrów mi to zajęło. Nie wiem ile, bo tam trochę wsiadałem, trochę wysiadałem, no ale to chwila, moment było. Jak już ustawiłem wszystko tak jak trzeba, no to normalnie na jedynce jak on jechał, to było bardzo szybko. Ciężko mi powiedzieć jak czasowo, ile dokładnie mi to zajęło, ale było to naprawdę bardzo szybko. To jest wiadomo, to jest skoszone dosyć wysoko. To jest skoszone i patrzcie, kierunek widać, to było w tę stronę jechane, a tu w tę stronę, patrzcie, dwa kolory się zrobiły. Jak śmiesznie, co? Jak śmiesznie, bo tu położone w tę stronę, trochę tu położone w tę stronę. No ale najważniejsze, że kosiarka działa. No i o co chodzi? Tu bardzo ciężko było kosić. Bardzo ciężko z tego względu, że wysokie. Tu niektóre były wyższe od lanosa, te chaszcze, te chwasty, także czasami się zatrzymywała ta kosa. Kolejna sprawa, ona jak się zatrzymuje, no to chłodzenie traci i zaczęła mi się na sam koniec przegrzewać, aż ta trawa zaczęła się palić, która była na silniku. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Otóż otwór wentylacyjny, już wam pokazuję, otwór wentylacyjny silnika, to jest z tyłu tutaj, patrzcie, całkowicie zabity został, widzicie. O, i on stracił chłodzenie i on na koniec mi się przegrzał, na koniec mi zdechł, także trzeba po prostu co jakiś czas robić przystanek i robić oczyszczenie tego chłodzenia i powinno być git. No teraz zostało już tylko skosić resztę. Wiadomo, to koszenie teraz pierwsze to jest taki hardcore, po tym jak już to wszystko będzie niżej, będzie niskie, no to już będzie tylko kosmetyka. Przejechanie się i skoszenie, no to chwila, moment i będzie temat załatwiony. Także patrzcie, wszystko jak najbardziej. Tutaj widać blizny, blizny bojowe. Tutaj jeszcze na tej stronie tak bardzo. Tam było żwiru troszeczkę rozsypane. Kilka mrowisk poszło, jakichś starych, opuszczonych z dymem. I tak o, została jeszcze tutaj druga część. Tutaj geowłóknina leży, cała rolka, ona jest cholernie ciężka, no musimy przeciągnąć i też tam sobie skosić. No to dobra, to chyba w tym odcineczku to wszystko. Macie tutaj taką zajawkę, że jednak chore pomysły też działają, no. Tutaj wam pokażę, to może zobaczycie skalę, jak to wysokie jest. Jak te chwasty są wysokie i naprawdę ten silnik miał co robić, żeby to zmielić. Lanosek terenowy też daje radę. Już tutaj w tym setupie już nie musiałem na półsprzęgle jeździć w ogóle, tylko normalnie na jedynce cały czas jechałem i wszystko było bez zarzutu. Także maszyna naprawdę robi robotę uczciwą. Jest takim uczciwym ciągnikiem rolniczym ten lanos. A tutaj generalnie nic się nie dzieje. To sprzęgło raz mi się przegrzało, bo tutaj się naplątało tyle tych badyli, że to stanęło. W ogóle stanęło ostrze w miejscu, a silnik pracował. Ten silnik jest naprawdę mocny. I wiecie, i on mielił, też dym poszedł z tego sprzęgła. No, ale chwilę ostygło, wszystko poszedł dalej normalnie. Normalnie bez zarzutu. O, tak o. No i tyle. Macie taki feedback. Dzięki za oglądanie. Narka.